Siema, tutaj jest Partiatics, a dzisiaj gramy sobie Full Lifesteal Mastery na dżungli tym razem. Ostatnio też chyba była dżungla, ale trudno. Także gramy sobie ten. Już do studia dołączył Grzesiu. Grzesiu, co powiesz o Full Lifesteal Masterze? Dobrze się leczy. Właśnie, to jest właśnie opinia biegłego, tak, sądowego. Także no właśnie, poradzimy sobie w miarę. Tu mam taki build, co wymyśliłem. Chyba wszystkie itemy, które dają coś tam lifesteala. Można by zamiast tego niby hextecha, ale nie wiem, czy to by działało tak naprawdę. A z tym Spirit Revive zwiększa efekty healania, także spoko powinno być. Także spoko. Chociaż mogę wziąć tą masterkę, kurde. Nie wziąłem jeszcze tej masterki dodatkowej. Ale dobra, tak naprawdę grałem masterem tylko dlatego, że Project Skin jest na koncie, ale to co. Pamiętajcie o zostawieniu suba na kanale, oczywiście, zostawieniu oceny pod filmem i takie tam, wiecie. Te wszystkie takie, no, co tam pieprzę zawsze na początku filmu. Także no. Gierka trochę się powinna będzie rozkręcać, bo jednak masterem to się farmi 90% gry, a później dopiero wypieprzacie z dżungli, jak Filip z konopi oczywiście. Klasyczne powiedzenie. No i wtedy robicie jakieś pęty, także no. Także tak to będzie powinno wyglądać i w tej grze. Chociaż to jest brąz, więc trochę będzie łatwiej. Tu są niby placementy niezagrane, ale uznałem, że dobra, w dupę z tym. Pogramy sobie flexy, jeżeli placementy na solo queue są niezagrane. Nie wiem, jak te flexy, czy to, no, czy to jest równe tym. Czy to jest równe zwykłemu solo queue, ale chyba nie. Chyba to jest troszeczkę trudniej wygrać niby. No ale w dupę z tym. Jak nie wygram, to nic nie stanie. Chociaż masterem, no na brązie jest dosyć łatwo wygrać, tak. Także nie ma co się przejmować, weźmy sobie... A, nasusa mamy. A, to jest klasyczny nasus. Szkoda, że nie ten podpusza. Tamten jest strasznie fajny. Znaczy, niby dobrze, że to nie tamten, no bo jednak jak tamten by wziął inhibitor w 20 minucie, to... No, ja nie byłbym zadowolony z takiego czegoś, no ale... Ten jak się nafiduje, to też nie będzie dobrze. Nasus, ani tak, ani tak. Jak głównie na... Aha, już go zgankowali. I już się wypieprzył. No, dobra. Na szczęście. Niech dostaje w dupę, co tam. Nie potrzebujemy late game'a. Znaczy w late game'ie i tak wróci, a ja i tak jestem mocny w late game'ie za siebie i na susa, także. Waj tu idzie, także weźmy to szybko. Myślę, że ona tu idzie. Aha, ona. Aha, ona robi żabę, okej. Okay. Ciekawe, czy bym ją na solo wypieprzył, ale chyba nie. Master w early. Na solowaj raczej nie zrobi. Chociaż. Z jakie to możliwe, że mam 21 farm? Czy te golemy aż tyle farmy dają? Ona po prostu mówi, że golemów nie zrobiła. W sumie ta one dają z 12 milionów. No ale dobra. Q pomaksujemy oczywiście, nic nie będą. Zgankujmy typa. Raczej mnie na tym nie widział, bo jest ślepy. Siemka. Nie zabiję go. A nie, zabiję, bo... Bo się... Ja pierwsze te flesze. Dzikie w brązie. Nie wiem, bo ten nasus flesz, no ale widać, że tak wiecie, no chciał po prostu odpracować to, że padł w early na ganku, ale... Na ganku coś nie stało. Nie, przeciw. Jakby grał tym nasusem pod pusha, nim się w sumie mało liczy te. Liczy tylko presja na topy i tyle. A że tam padacie, to pieprzyć tam. Ładno. Złapał typ. Czemu on mnie uderzył? Nie wiem, czy on mnie uderzył. Tak myślę, czy się w niego wpieprzyć, czy nie. Czekajcie, no może Veigar go złapie tym. Aha, on miał laga, dlatego on flashnął. Niby. Uf. Jak mi przypieprzy, typie. Mamy tu jakieś krew z dupy, także napijmy się to. Aha, to jest set pomidorowy, okej. Okay. Co mogłoby to być? Także... Zróbmy sobie już tą dżunglę. Tak myślę, czy polecieć w ogóle i tam jak na dżungli, w sensie do końca. Czy go skończyć? No nie wiem tak naprawdę. Chyba go nie będę kończył. Nie, no sprzedam go potem. No, sprzedam go. Zaczniemy klasycznie z tym, potem sobie polecimy chyba Blood 4. Nie, Hydra sobie potem polecimy. Raczej. No powinno być całkiem ciekawie. Czy poczekać na ten item? A pieprzyć to w brązie można. Co to za problem? W brązie nie czekać na item. Pięknie się od Wolda.
miał czerwone wąsy na nagraniu. Źle się to kojarzy. Ja pierwsze to takie skojarzenia, że. Dobra, weźmy sobie szybciutko golemy. Ready za 30 sekund, to pewnie też go wezmę po tym, no bo jeszcze jednak dosyć wolno czyszcza. I tak mi się trzeba coś zgankować w sumie. Może skupimy się na razie na farmie, żeby jak najbardziej, jak najwięcej zbudować tych itemków. No bo ciekawe mnie w sumie, jakby to działało. Pewnie na jak zwykły master. Taki build pod mastera pewnie jest prawie klasyczny, ale... Zobaczymy, jak to będzie ostatecznie działać. Dobra, weźmy to. Dzięki, Grzesiu. Weźmy to. A, red już wstał. Dobra, to weźmy szybko tego reda. Kurde, ten kart. Nie no, w sumie kart jest słaby, a tyle mastera, że on swoje było redukuje sporą liczbę obrażeń, także pieprzyć. QSS chyba nie zajmuje ulta kartusa, tak mi się wydaje. Szkoda, bo i tak go będę budował, bo daje lifesteal. Nie, na końcu sprzedamy po prostu item na dżunglę i kupimy sobie to. Tylko strasznie mało momenta będzie na tym gildzie, ale w dupie z tym. Jesteśmy masterem, to mamy ulti. QSS daje lifesteala? Tak, daje lifesteala teraz. Bo tak, tak, teraz daje to i to. Na szczęście. Tak to byłoby mało itemów z tej styla i nie wiem jak bym to wtedy robił. Dobra, przejdźmy się albo mój Drake. Zabierzcie mi tego Drake'a, panowie. Ale tu będzie szła, dobra, zabiję ją. Mam red smart, a nie, ona tam już. Czekajcie. Ona robi tego Drake'a. Nie, ona go nie robi, on po prostu stoi. Postawmy tutaj warda, ale jednak. Aha. The nice. Nie, typie. Zostało mu tak mało HP, tego nie zapieprzysz, serio. Szkoda. A, jeszcze zdobędzie asystę na tym topie. Nice. Ale nie kartusę. Sylwenkar, to jest ciekawe, bo... Medżałę powinien zbudować, jak gra w ten sposób. Przydałoby mi się. No dobra. Zbudujmy sobie to, pieprzyć buty jakiekolwiek. Nikomu nie przypieprzymy, tak? No mamy Zyrejkę. A, nie, dobra. Przez chwilę myślałem, że nie dostałem w dupę Zyrejkę. Takie kombo na tym bocie. Ciężko wygrać na to w sumie Wirli. Później tam nie. Zyre jest strasznie dobrym supportem. Nagramy pewnie full upę kiedyś. Też fajnie by było. Dobra, weźmy sobie to i Reinet Kinga polecimy. Klasycznie w sumie na razie. Niby ten item jak do dżungli też daje lifesteala, ale on daje tylko na mowy w dżungli. Szkoda. Kurde, był strasznie dobry. No ale raczej go, nie, raczej go sprzedamy na koniec. I kupimy sobie spirytus. Jak nam się przyda w tej grze. Także spoko. To szkoda, że nie ma na arbor, no bo nie ma tego kartusa, który bija magicznym limitem, ale długo 3-0 vibe, to fajnie. 23 farm. O Boże. Ja myślałem, że tego red, że ten red za chwilę wstanie. Szkoda. Spróbujmy może zabić tego typka. Dobra, elo. Pewnie mnie za chwilę ktoś zabije, tak tego odtroimy coś takiego. No, Jezu, myślałem, że on zabił. Cofnijmy, nie ma co się... A, padnie. Ten... Ole, odpieprzył grę, kurde. Taką grę, ktoś odpieprzył broń, nice. Bo to zbudujemy mojego. Przyjeda się, jak to widzieliście, teraz gość mi prawie uciekł. No, miał przez tego buta. Niby daje te 25% momentu, no ale jednak, Jezus Maria, ile to jest. Weźmy sobie tego Drake'a. To jest najsłabszy Drake, więc nawet jak Vibe przyjdzie, to powinienem ją upieprzyć, nie wiem, chociaż nie wiem, to jest Vibe. Wirli silna. Widzieliście, jak ją grałem niedawno. Mocna postać. Dobra, ten Drake jest strasznie słaby, także spokojnie. Najsłabszy Drake.
patrz, jak Rengarem da się zrobić chyba na trzecim levelu bez strat HP. No ale to są tylko tego Drake'a, jakby ktoś nie widział tego trika, to zobaczcie sobie na YouTube. Pewnie śmiesznie. Ale czy się opłaca? Nie opłaca się raczej, musi go robić chyba, nie wiem, 3-4 minuty. Nie no, 3 minuty, coś takiego. Także no, strasznie długo. Nie opłaca się marnować czasu. No ale taka raczej ciekawostka. Nie przyda się w grze chyba żadnej. Weźmy sobie co? Boże, tego znowu gankuje też pan. O Boże, ona mnie zabiła. Nie, nie! Jest! O ja pi... A nie, jeszcze się wypieprz. No nie, ulti po prostu użyję. No za nie musisz lecieć, gościu. No, ale w dupę stoję. 2-2 mam, jak na Mastera w early, to nice. Mastera ma raczej się fiduje w early i zapieprza w lejcie, tak spoko. Jak się uda złapać jakiegoś fraga, to nawet lepiej. No, łatwiej przyspieszać ten late game, bo... Pójdźmy sobie szybko na reda. Napijmy się tego gówna z dupy, nie? Jak mówiłem to. Kurde, dobry. Ja wiem, że ty lubisz takie z dupy. Czekaj, to jest, w sensie nie z dupy, tylko z jakiego sklepu. To jest z Biedro? Z Echo. Pierwszy, Tesla. Tam jest dobry. Dobra, weźmy sobie tego reda. A, no co zrobiłem to. Kurde, mógł być Cloud, przydałby mi się Cloud. Bo... Siema. Jezus Maria, dobrze mi nie wzięła tego fraga, no bo jednak przyda mi się ten frag. No, sporo hajsu, bo chyba... A nie, dobra, ona miała 0-2, okej. Okay. Ale coś tam hajsu. A, to wygrał wcześniej, okej. Okay. Myślałem, że bym teraz ubił znowu. Nawet ładne ganki ma ta faj, nie ma co. To dziwne, bo myślałem, że ona dostała odsynio CSK-a i tak mi zapieprzyła. Coś chamskie było. Mamy Caitlyn, tak. Kurde, w mordę jeżdżę. A, mają tego. Kurde, szkoda, że nie złapałem jej. Teraz już cofnęli. Elo. Nice! Kurde! Właśnie tak się przyspiesza late game. W sensie dojście do late game. Nice. O, i Blue mi się odświeżyło, bo miała ta vibe. Spoko. Tu jest ten kartus? Nie. Myślałem, że będzie tu siedział. Dobrze, sobie poszedł. No, ale pewnie krzyczeli halo kartus, jak widzieli. Jak ma w dupie to. Spoko. A, on tu jest. A, nie goni typka. Się zesłał. Ciekawe mnie, czy... Ja pierwszy dobry Veigar. Postakuj więcej. Nie no, w sumie 90 AP, jak na takiego typka. Nice. Tak. A ile ma na Asus? O kurde. Nice. Jeśli ma tak 100 staków na Asusem, do 10 minuty to jest spoko. Później to wiadomo, dużo mocniej leci, ale 100 staków, nice. Do 20 to tak 300 się powinno mieć co najmniej. Inaczej się jest po prostu główny. Ten Jayce będzie puszował? Ile ma HP? O kurde. Mam go. Czekajcie, co? Czy on cofnie, czy zostanie? Nie, on nie zostanie, tak na pewno. 3, 2. Tak, wszedł do krzaka. Czekajcie, może odpalić Erkę. O Boże, on został pod turetem. Jakieś cię. Padłem chyba. Na szczęście mam tego flesza. A, Vi jest na bocie, dobry. Jezus. Bez tej Erki nie zabiłbym nawet ja tego Jayce'ego z kreską HP. To jest właśnie master. Irwin bardzo dużo daje to. Erka. Weźmy sobie to i pójdźmy sobie na jej reda, bo powinien stać. A, ona jest na bocie. Także weźmy sobie go szybko. No i 5-2 mamy.
czy 80 farmy. Weźmiemy sobie za chwilę Reinet Kinga. No i potem sobie polecimy Hydrę chyba, żeby jeszcze szybciej farmić. Kiedy my co robimy w tej grze? Farma. Musicie zgankować coś. On nie ma many niby. A za pierwszego źle to stoi. Kurde. Dobra. Worth it. On dostał za mnie 3. Nie czekaj, nie? Aha, on ja dostałem za niego 300, on za mnie 350. No ale ja dzięki temu kupię sobie Reinet Kinga, on co? Gówno. Kupmy sobie tą Hydrę. Jak tam? Widzę, że pin też ładnie. Zgawa. Co ten nasu zrobisz? Czy on się padł i nic nie zadał? Czy po prostu... Pieprze ja go. Pójdę sobie szybko na bombkę i zrobię sobie Drake'a. To jest znowu ten Drake słaby, strasznie. Kurde, przydałby się Cloud akurat w tej grze, bo nie będę miał w ogóle momenta. A przydałby się jednak. Albo Inferno oczywiście. Wiadomo. Mam flesza, także palę bombkę. Ha. A, Vega tam przyrób. A przynajmniej ten, nie mam mnie w dupie. Vega jego. Dobrze, niedobre zachowanie. Słuchajcie, oni tego nie zrobili. O, fajnie, właśnie to zrobili. O Jezus, Maria kombinuje. Ubiłem go, jest! O Jezu. Aha, ja znowu byłem warty dużo hajsu, co jest? Budujmy sobie diamata na start. Co to jest? Bazyra. Kurde. No wejdź w to ulti bardziej. Jezu. Ona ja mu ubiję bazyka atakami. Bo ona ma reda. Na pierwszej, na pierwszej. No ubiję. Powinna ją ubić. O Boże. Ubiję. Na spokojnie. Red właśnie dużo daje strasz. Zobaczcie. Ubiję ją, wiadomo. Weźmy sobie szpiczki, weźmy sobie żabę i pójdźmy od tego, albo może wcześniej na topa. Zobaczymy. Zobaczymy jak się potoczy, tak. Na razie zróbmy sobie te filmiki. Dobra. Nie, pójdźmy od razu na topa. U gościu wyjdę w dupę ostro staje. A przyda mu się trochę pomocy. Kurde, mi się zaraz wypieprzy, zanim ja tam przyjdę. No, pan ja pieprzy. Ty żart był oczywiście. Kurde, ograł go jakimś cudem, nie wiem. Nie zrobię tego w ten... w tak krótkim czasie, kurde, nie wiem czy... albo HP marnuję po prostu. Nie no, zrobiłbym to, ale nie w 10 sekund, nie wiem. Pieprz, to się... 10 sekund nie zrobię, dobra, ale to. Ale już lifestyle nawet niezły. Mam dopiero, no, niby dwa itemy, bo to też daje 10%, ale dżungli, nie szkoda. Zabijam go. Nice. Ta Leona tu idzie, z tego co widzę. Ja nie idzie. Przydał mi się ten Tiamat, ładnie przyczyściło dżunglę. W sumie na 8-4, ja się za bardzo nie staram o te fragi. Nie, nie, nie bardzo się staram oczywiście. Weźmy sobie blue. Na 3 jurków. Słuchajcie, 1600 golem brakuje. Ciągle zabić się, co tu nie? Później ile ono staków? 315, no to nice, jak mówiłem, 20 minuta 300 staków Nasus. Nawet nie tyle Nasus. I ten tyle ma. Słucha rady. Tam idę.
Mówię, tak mi trochę żal będzie sprzedać tego itemku na tak. A nie, dobra, to mi daje niby trochę, 40%, mało. Fajnie, przegrałem. Ja pieprzę, jak? Tak to. O Boże, daj się sobie to. Tak, to się przydaje, ale jest 22%, już dobra. Z tym buildem będzie trochę. 40, 50, 54%. To niby daje obszarowo 15% zadanych obrażeń, tak? No to się nie wlicza do takiego lifesteala, szkoda. I tak będzie sporo tego lifesteala. Ja dawno nie kręciłem w sumie full lifesteal jakiś champion, ale to nic śmieszne jest niby. Znaczy, no tak. Na nas się to fajnie działało, wiadomo, bo on ma ten lifesteal bazowy bardzo duży. Przez co no naprawdę mu się zwiększył ostro. Po co ty potrzebujesz, typie? Uja pieprz. Po co on potrzebuje? Ja się chciał po prostu wypieprzyć. Ma multi. Możemy spróbować zabić MF-kę i tego typeczka. Podejdź tu, typie. Słuchajcie. To się nie? A, no to warda. O ja pierwsze. Kurde, myślałem, że on szybciej padnie, ale dobra, spokojnie. Tak wziąłem fraga, także no, coraz bliżej full lifesteala. Na razie mamy mało tego lifesteala. 20%. Najlepiej to się gra po prostu, wiadomo, pod kryty masterem i lifesteal, no ale. No ja tak spięć, no ale takie buildy, czemu nie no, żeby przetestować sobie. Także to jest fajne, kurde. No taki kanon. Nie no, dużo takich filmów robię na tym kanale, że testuję jakieś buildy. W sensie pewnie one kiedyś tam już były nagrane przez innych, na przykład bro tego typu, wiecie, no. Ale tak. Ale czemu mnie nie może wydawać? Co jest problem? Za cover w muzyce. Jakby się. To nie jest żadna podróbka, ani piractwo, ani nic. Co takie wiecie? No wiem, profesor. No, no tak. Także nie ma co się ten. A, bo ja Tiamata nie użyłem. Ciekawie mnie, żebym. Nie, nie zabiłbym tej MF-ki wtedy. Ale weźmy sobie Drake'a. O, że nie chcę. A no tak, się tam wpieprzałem, żeby go wziąć, tylko nie wziąłem. Czekajcie, postaję tu. Tu chyba mi już ławaj. O ile oni tu nie mają Warda. Postaw. Dobrze. A nie ma jej. To biorę. Ciekawe, nie, ten efekt z Tiamata nie wchodzi ten. Nie wchodzi trupy. Tu będzie MF-ka szła prawdopodobnie, tylko gdzie? Tutaj powinna iść. No idzie. Słuchajcie, stańmy sobie tu. On ma tego deftacza? Co oni robią? Elo typie. Kurde, właśnie dlatego dobry master jest od tego typka. Daj, było niezłe. To szkoda, że nie mam tego. Kurde, Jason. O, oh, fuck, dostałem stuna. Kurde, CC taki najgorszy, ale niedługo będziemy mieli QSS-a. Teraz sobie polecimy jeszcze Tristera wcześniej. No, będzie lepiej. Czekajcie, kupię tylko jedno do górno, że potem będzie miejsce na BF-a. I potem sobie polecimy QSS-a w końcu. Przyda mi się. O kurde, jak ją uratował. Dobry. Takie place'y. Tylko tutaj. Nice. 12-7, no taka gierka przyzwoita. Ale to jest master, więc co tu jest przyzwoitego grania masterzy? No chyba nic. Ale zawsze coś tam. Napijmy się tego kurde.
Odsuń się od mojego Blue Veigar. Niepotrzebny ci typeczku, lecisz normalnie. No, Morello poleciałeś w pierwszym typie. W sumie Roa całkiem ciekawa, jesteś na Veigarze niby. Bo to jest strasznie niemobilny champion. Tylko stoi na pieprza. Tak jak coś jak na Eni. To jest dobre. Weźmy sobie szybko to. Mamy już 24% lifesteala. Nice! Bardzo dużo. Ale za chwilę z tego będziemy mieli 20%. Także powinniśmy się już nieźle leczyć, ale i tak. Jak macie infi, kryty i macie zwykły obrót ryształ, to się więcej pewnie leczy. No ale... Taki full lifesteal. Taki jego urok. Kto ma dyftacza? No nie mają jakieś takie obrażenia na sobie. Świetne. Padnie chyba ta typiarka. Kurde. No, blisko. Gdyby ona odbiegła, nie postawiła pułapki, to bym ją zabił, zanim ona by w nią wpadła. Prawdopodobnie. Ale gdzieś... No. Ja no nie mogę tego przewidzieć w sumie, że jej aż tak pomogę. Zamiast ulti puścić. Nie puszczę tych turetów. Nie ma co, bo jednak build za drogi, żeby puszczać turety. No wtedy... Jezus Maria, błędnie nie zbiorę tego builda nigdy. A nie ma było, okej. Okay. Tam sobie mam tutaj. Ładnie działa strasznie. Wiecie, walczycie Bacik Attack, potem podwójny, potem walicie Hitler, potem Bacik Attack. Wchodzi miliard obrażeń w pół sekundy. To jest piękne, tak. Dobra, jednak to spuszuję. Kurde, padłem. O Boże, gówno, plejsy. 34%, ok, nice. No, będzie tak 60 pewnie, to jest klasycznie. No, co się było sporo, ale Lasus ma te 20% na 18, czy tam, na którym on ma to maksymalnie, chyba mniej, na 16. Także na Lasusie to całkiem ładnie działa. No, WW też śmieszne to było niby, ale no tak, no, jednak na tym WW nowym będzie fajnie, kurde. Nowy. Ten stary w ogóle taki klocek. To takie... Ja pieprz. Postać umarła. Widzieliście poza tym pożegnanie tego WW. Jak ciężko i topornie to wyglądało. Jezu. Ale jakoś to nagraliśmy. Ten mi się od tego reda. Caitlyn? Tak, dobra. No i Caitlyn to ok, bo jakbym zapieprzyła ta waj. Nie daruję. Zabijmy Jace'ego, bo niczym te zapieprza. Przejdźmy się do niego. Jason. 8-5 ma. No, nieźle. Zabiję go na 100%, tylko muszę tylko dojechać. O, będzie szedł tutaj? Nie. Tak, będzie tutaj szedł, także go tutaj, ale nie. Będzie brał tego turetu. No, ją. Typie. Typeczku. Słaby, co ja zrobię. O ja pieprz, jeszcze Karthus. No nie, nie zadał mi obrażeń, okej. Okay. Nie miałem nic co wyjść, nie miałem innego wyjść tak naprawdę, bo jakby się w nich nie pieprzył, do mnie Karthus zabił. Dobra, nic się nie stało. Nic się nie stało, tylko... No mogłem to ograć lepiej. Tego flesza myślałem, że inaczej z nim wyjdzie. Też nie wiem, pewnie wyszło. Ale bywa. Przejdźmy się na Ocean Drake'a. Oczywiście, te Cloudy nie ma. Typowo. No Infernali, o dziwo też, nie dają mi tylko te do farmienia. W sumie dobrze. Ale Lane Game są w ogóle niepotrzebne. No, do Barona są potrzebne, okej. Okay. Tylko tyle. Czekajcie, będę miał jeszcze miejsce na tu dwa itemy. No i potem jeszcze zabuta może sprzedać. Jeszcze 3 itemy, ma miejsce. No tak. No najlepiej było jakbyśmy jeszcze QSS zakupili. No to wszystkie itemy, które dają takiego procentowego lifesteala. No a potem polecimy tamte, co dają takie jakieś dziwaczne te efekty. Szybko ten bar i ten Drake.
turbo innego wziąłem. Sporo razy padłem tym masterem, ale tak właśnie gównia to grałem. Zabija mi pada. Możliwe, że to będzie szła. Dawaj. Nie, już chyba nie będzie szła. O kurde. Ja pieprzę. Lepsza. Dobra. No takim Wildmon Mastera. No gorzej się bije jednak. Teraz jakbym miał Infi i Phantom Dancera zamiast tego gówna. No i, to, i zamiast tego, no za to w cenie Phantom Dancera? Chyba tak. No to no miałbym tego Phantom Dancera, jak mam jeszcze 3 gola w plecaku. Także no. Kurde, gorsze. No ale to jest tylko taki, wiecie, testowy. Wiadomo, no nie polecam raczej grania takim buildem oczywiście. Lepiej zwykłym polecić Infi, Phantom, Reinet King. Ale no nie zabiję. Nie jak. Gdybym miał ulti, może by ją zabił. A nie, on jej puścił ulti i zabił. No to ulti jest trochę gorsze. W sumie zadaje więcej, ktoś ma mniej HP. Gdyby puścił na sam koniec, to może. Ale ja to nie. Zaraz tutaj. Serio? Już? O Boże. O ja pierdolę. Coraz lepsze te akcje. Late game. No, czekamy na late game, a właśnie tak wygląda late game. O ja pierdolę. Weźmy sobie 1500. No, gówniana strasznie. Nasus, 500 stagów. No, już. Na 30 minut to dosyć słabo. Wcześniej lepiej było. Mamy trochę tego stupid factard. Okay. Bardzo ładne rzuty. Przynajmniej Drake'a wziąłem. Za inhibitor. Weźmy sobie to blue. No i chyba Barona będą coś polować na niego. Chyba z tym buildem bym zrobił Barona na solo. 40% lifesteala, więc powinien pójść, ale QSS oczywiście przyda się ten. Czyli MRS-a trochę będziemy mieli do tego kartusa. Ale QSS chyba wyłącza ulta Vi, także to jest spoko. To jest akurat zarąbiste, bo ona dzięki temu ultowi mnie mocno bije. Także zaczniemy oczywiście od tego. Silvera, czy jak to się nazywa? A, robią tego barona. A nie, nie robią. A, Zyry tu nie ma. To jest 4 na 5, uważajcie. Lepiej się nie wpieprzać. Nawet jak mamy Nasusa, tanka. Wziąłbym tego Reda. Ok, tu nie powinniśmy będzie na niego czaić, ale pff. Się za chwilę na niego spojrzy, pewnie będzie pieprzyć. Full attack speed ten by chyba lepiej nawet działał, tak mi się wydaje. No bo pewnie bym było miejsce na infi, to dlatego. Bo 2,5 attack speed a masterem to chyba się wyrobi w większości gier. Także to jest słabe. Ale może nagrać kiedyś. Tylko same full attack speed robię ostatnio, także nie chcę wszystkiego robić. Takiego mastera typowego. Weźmy sobie to. Kurde, tą Vine nie zabije bez tego, bez QSS-a. Bez QSS, aha, teraz ja przecież to się nazywa. No, to jest QSS, to jest pełna nazwa tego itemu, już nikt nie wie jak się nazywa. Robię tego bo... A, robią go. Kurde. O, ładnie zrobię. Fuck! Jak mnie wypieprzyli w... Boże! Co? Nice. Chyba przegraliśmy tą grę. No strasznie gówniano mi idzie. Kurde, jestem przyzwyczajony, że się masterem klika Q. Nic więcej. I tak właśnie robię. I wpadam. A, mamy awkę, racja. Dlatego coś dostajemy w dupę.
No nie poddajemy się. Jezus, kiedy ona poszła awka? Dawno temu, 14 level. Cholera. Dwa i ten. Nie licząc tego góra. Nie. Teraz nie wiem co zrobić. Nasus tutaj piszuje. Ci chyba już w ogóle poddali. Nie, dobra, no nie wygrają, ale. Nie, no, trzy inhibitory jak polecam, to jest koniec. No i to jest koniec właśnie. Kurde. Ciekawie jestem, czy z tym, bez tego awka by inaczej to poszło. Albo z innym bindem. Tak, wtedy na pewno. Zastanawiam się, co ja mam to zrobić. Ale tu nic za bardzo nie robię. Tak o kurde, daj. Aha. Dobra, co jest? Ja pierwszy, Krzysiu. No dostałem w dupę ostro. Dlatego piję ta z dupy, nie? Cholera, no trzy inhibitory, no tak na koniec gry. Ani wadzą teraz Elder Drake'a. No niby mało im da ich tego true, ale jednak da, nie? Kurde. Ja mam 14-13. Strasznie dużo rozpadłem. Nie no, nie możemy grać, wiadomo. 4 na 5 to bez sensu. Przez to przegraliśmy najbardziej. Bo w sumie gierka dobrze szła. Ale ona poszła w awkę, nie wiem kiedy nawet. Będzie napisane gdzieś tam. Nie, nie jest, jak ktoś wywali. Jest na pewno jakiś tutaj konekcji chyba. Nie. Nie, nie będę szukał teraz. No nie zabiję go na solo za nic. Ma 400 AD, ludzie. Tam ma też 400 AD? Co? O kurde. Zadaje się 1/3 HP. No to jest właśnie. To jest właśnie Veigar. Zajść jakby przypieprzył tą kulką, to chyba zapieprzył na hitę. A, nas jest poślawka. Nie no, tak. No właśnie, taka, no, co tu brać? Nie no, kurde. Znaczy wiadomo, on też równia nabierałem dosyć. Myślałem, że to lepiej. Jezus Maria, się wypieprzyłem szybciej niż zadałem 3 hity. Kurde, no tyle w dupę. Full life steal ten typeczek, którym gówniana się grała strasznie. Nie no, może, nie no, dobrze się grało. Potem poszła awka, chyba przez to aż tak mocno zaczęliśmy przegrywać. Tak mi się wydaje. Bo w sumie 5 na ten, oni mieli obszarowe ulty. Kurde, no szkoda. Ale tyle, jeżeli się podoba, stawcie suba, ocenę. Na razie. Na razie.